podobnie jak w ubiegłym roku w Świerklanach, odbyły się zajęcia z pilatesu oraz ćwiczenia pod nazwą Zdrowy Kręgosłup. Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu gminy w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zajęcia pilates i zdrowy kręgosłup. Wynikło to z tego, że panie bardzo często się pytały, czy nie można by zrobić dla nas jakichś zajęć. Są jakieś tam fitnessy, jakieś inne takie zajęcia dosyć, jakby to powiedzieć, wyczynowe, a one potrzebują coś spokojniejszego, coś takiego bardziej rozciągającego, żeby nie było wysiłku. No i po prostu, znaczy wysiłek jest, ale chodzi o to, żeby po prostu nie za duży, a spełniał swoje wymagania. Poprosiliśmy, napisaliśmy projekt do wójta gminy, który się nad tym pochylił, pozwolił nam coś takiego zorganizować. Dostaliśmy dotację, poprosiliśmy panią Agnieszkę. Spotkania są ważne dla pań ze względów zdrowotnych, jak i integracyjnych. Myślę, że bardzo ważne. Panie się integrują, panie mają okazję wyjść z domu. No i po prostu to nie tylko jest dla naszych pań z koła. To jest dla wszystkich pań, które są mieszkankami naszej gminy. Zajęcia to trening profilaktyczny i prozdrowotny dla każdego. To trening o charakterze profilaktycznym, leczniczym, wręcz rehabilitacyjnym. Pilates jest metodą, która właśnie się wykorzystuje w rehabilitacji przy schorzeniach kręgosłupa, wadach postawy, jakichś dysfunkcjach, jeżeli chodzi o stawy i tym podobne. Ćwiczenia są ważne w szczególności teraz, gdy pandemia zablokowała wiele aktywności i zmusiła do izolacji domowej. Warto podkreślić, że zajęcia odbywały się przy zachowaniu wymogów sanitarnych. W Jankowicach został zorganizowany turniej Orzeł Cup, w którym rywalizacji nie było końca. Turniej coroczny Orzeł Cup organizuje klub LKS Orzeł Jankowice. To jest w ramach 7. edycja, w ramach rozgrywek dzieci najmłodszych roczników, które są w naszym klubie. W hali szkoły podstawowej w Jankowicach rywalizowało kilka klubów. Uczestniczy 8 drużyn w tym roku w tym turnieju i są to KS Świerklany, Forteca Świerklany, GKS Jastrzębie 3, Górnik Boguszowice, Start Mszana, Borowik Strzejkowice, Rymer Rybnik, no i gospodarze Orzeł Jankowice. Orzeł Cup odbył się w przeddzień drugiego turnieju Orzeł i Przyjaciele. Mimo pandemii wydarzenia cieszyły się ogromnym sportowym duchem walki. Tegoroczne święto pączków przypadało 11 lutego. Według tradycji w ten szczególny dzień zalecane jest spożycie jednego pączka. Mimo że kawiarnie urozmaicone były w różnorodne pączki, to coraz więcej osób docenia naturalność domowych wypieków. Tak chcemy przekazać, żeby to nie zaginęło, żeby to było dalej kultywowane, żeby te dzieciaki też mogły zakosztować coś swojskiego, takiego domowego, niekupnego z jakimiś tam dodatkami, ale naszego, bez żadnych konserwantów. Tak jak robiła babcia, jak robiła mama, no tak też i my robimy te pączki. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich nr 1 w Jankowicach włączyły się w przygotowanie pączków dla dzieci. Dzieci, które prawdopodobnie nigdy nie zasmakowały domowego smaku śląskiego krepla. Dla naszych podopiecznych z Domu Dziecka w Pszczynie otrzymaliśmy pączki świeżo pieczone, więc w związku z obchodami tłustego czwartku dzisiaj jeszcze będę je wiozła do Pszczyny, żeby dzieciaki miały frajdę i coś słodkiego. Sądzę, że na pewno takich nie miały okazji, ponieważ no, tutaj panie robią to w sposób chyba najlepszy z możliwych. No i to nie ma nic wspólnego z pączkami, które możemy kupić w sklepach, tak? Więc sam zapach już, szkoda, że państwo tego nie czujecie, sam zapach jest zniewalający. Z gorącego smalcu wyłowiono blisko 200 pączków. W Galerii Jan od 2009 roku spotykają się miłośnicy sztuki i nie tylko. Miejsce to dynamicznie się rozwija, powiększając zbiór obrazów. Do ich kolekcji dołączyły nowe, akwarelowe. Że to są ludzie, którzy są doświadczeni w innych technikach, w olejach czy w akrylach. I to była tylko kwestia kopnięcia ich w odpowiednią stronę, żeby oni zaczęli rozumieć też te malarstwo akwarelowe, które potem daje im dobre doświadczenia z malarstwem olejnym i akrylowym, bo to jedno z drugim jest bardzo powiązane. Więc myślę, im się przyda to. Wyczekiwane warsztaty z akwareli ze znanym lokalnie artystą Miłoszem Nosiatkiem, należącym do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, składały się z 4 spotkań. To były warsztaty właśnie pod patronatem Fundacji OTSW. To były warsztaty malarstwa akwarelowego, ale przy okazji tłumaczenia akwareli tłumaczyłem też perspektywę, zasady kompozycji, technologię w ogóle, jak to używać, więc chciałem po prostu ludzi wprowadzić jakby w ten temat akwareli, który mi jest bardzo bliski. Aby działania lokalnych artystów sztuki mogły się rozwijać, potrzebna była spora inwestycja finansowa.
Dlatego też zgłoszono się do Fundacji ODZW z prośbą o dofinansowanie stworzenia profesjonalnych sal wystawienniczych w galerii. W ramach udzielonej dotacji, poza zorganizowanymi warsztatami, zakupiono system wystawienniczy i antyramy. Pomieszczenia zostały także odmalowane i odświeżone. Organizatorem przedsięwzięcia był Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji, a powstałe w ramach warsztatów prace można było podziwiać podczas wernisażu wystawy, jaki odbył się w Jankowickiej Galerii w ostatni czwartek lutego.